dobry, moi kochani ludzie, witam się z wami serdecznie, ale to bardzo serdecznie. Witajcie, moje kochane dzieciaczki, robaczki, w piątkowe, co ja gadam, we wtorkowe późne popołudnie, za chwilę się zacznie ciemno robić. Ja dzisiaj troszeczkę krócej w pracy byłam, szybciej skończyłam, ale wiecie co, jest tak obrzydliwie na świecie. Taka typowa angielska pogoda. Leje, jest buro, ponuro i jest straszna, obrzydliwa wilgoć. Jest po prostu oblechowo, jak ja to nazywam. Właśnie włączyłam ogrzewanie, znaczy było włączone cały czas, bo zwierzakom zostawiam włączone ogrzewanie, no ale teraz trochę wyższą temperaturę zrobiłam i czekam, aż się nagrzeje. Przyszedł Barek i już wami tutaj potrząsa. Kochani ludzie, wczoraj był przepiękny, cudowny, słoneczny dzień. Taki bez jednej chmurki na niebie. Barek, nie ruszaj ludźmi. Bez jednej chmurki na niebie. Piękne słoneczko, świergoczące ptaki. Po prostu żyć, nie umierać. Taka pogoda, na którą wszyscy czekamy, bo wiem, że u was też ostatnio było buro, ponuro. Nie wiem, jak dzisiaj macie, ale mieliście pogodę podobną do angielskiej. Bardzo tego nie lubię, jak tak nam się zrobi, wiecie, jeden dzień, dwa dni, no to jeszcze, ale jak to jest non-stop i czasem tylko się to słonko pojawi, to człowiek już tak tęskni za taką fajną pogodą. Mam nadzieję, że to się wreszcie wypada i zrobi normalnie, bo kurczę, mam ten ogródek do ogarnięcia, żonkile już kwitną, nawet nie mam wam jak pokazać, pokazałam wam tylko jedną doniczkę, a już tych żonkili jest więcej, myślałam, że coś porobię, ale jak tu w taką pogodę. Wczoraj jak było tak ładnie, to stwierdziłam, że idę na długi spacer z Barkiem, bo trzeba z takiej pogody korzystać. No i poszliśmy, chodziliśmy sobie, siedzieliśmy nad stawem, było przesympatycznie. Wygrzewaliśmy się wręcz na tym słonku, bo po prostu tak dawno nie było pięknego, takiego pięknego dnia. Nic nie nagrywałam, bo stwierdziłam, że to jest czas dla nas, dla mnie i dla Barka i upajamy się tą, wiecie, tą cudowną pogodą, tym słonkiem. No ale za długo to się nie nacieszyłam. Myślałam, że ta pogoda będzie trwała i trwała, że to dłużej się przeciągnie i zdążę wszystko w ogródku porobić, a tutaj na nowo się zrobił. Jak to mówią, syf z gilem, tak? No co zrobić? Co zrobić? No po prostu musi się wypadać i niech ten luty się skończy i mam nadzieję, że już jak przyjdzie marzec, to będzie fajnie. A do końca lutego już dużo nie zostało. Co dzisiaj mamy? 13 lutego. Jutro walentynki. Święto jak święto, kiedyś za młodu to się tego nie obchodziło. Wiadomo, w czasach komuny w ogóle nikt nie słyszał o walentynkach. Walentynki weszły dużo później. No i tak, teoria jest taka, że my nie obchodzimy tych walentynek z Janem, ale wiecie, zawsze Jan dla mnie kwiaty kupuje, czy jakiś drobiazg, zawsze jest kartka. O właśnie, miałam wam pokazać kartkę, poczekajcie chwilę, dajcie mi minutkę, znaczy dla mnie minutka, bo muszę śmignąć na górę, a dla was to dosłownie sekunda. Wiecie co, chyba mam problem. Diabeł ogonem nakrył. Już nie chciałam dłużej szukać, bo po prostu mówię, chcę sobie kawę zrobić i poszukam jej, jak się z wami rozłączę. A właśnie chciałam wam powiedzieć o tym, że ludzie, coraz więcej ludzi ma problemy z pamięcią i ogólnie się w społeczeństwie demencja zaczyna. No i ja się też w tę grupę już mogę siebie dodać, zaliczyć do tych wszystkich ludzi. Wiecie co, no przepraszam was, ale no muszę kartki poszukać, żeby wypisać ją dla Jana. A taka fajna ta kartka, już dużo wcześniej kupiłam, bo gdzieś tam zobaczyłam, mówię, kupię wcześniej, bo potem się na ostatnią chwilę szuka. No i oczywiście schowałam tak, żeby Jan nie znalazł. I teraz się zastanawiam, gdzie ja tę kartkę schowałam. A w ogóle to jeszcze kupiłam Janowi tulipanki, bo mamy w domu żonkile, ale pomyślałam sobie, że w sumie to przyjemnie, jak się facetowi
kwiaty kupi. Takie tulipanki, jak one się rozwiną, to będą piękne. Nie wiem, ile ich tutaj jest, ale sporo. Jak zobaczyłam, tak mnie przyciągnęły. Mówię, dobra, biorę tulipany. Oczywiście schowam je do szopki. Jan tam na pewno dzisiaj po pracy nie będzie wchodził, więc je schowam i będę miała na jutro. Jutro Janowi zostawię. No bo ja niestety idę do pracy, jutro mam ciężki dzień, jutro środa, bingo i jestem cały dzień w pracy, także jak przyjadę, to prawdopodobnie Jan już będzie spał i się nawet z nim nie zobaczę. Takie mamy super walentynki, a do tego jeszcze mu kupiłam czekoladki takie wypasione. Jan uwielbia czekoladki, nie brałam jakiejś dużej bomboniery, tylko taką, wiecie, ona wygląda na dużo, no tak naprawdę to jest kilka czekoladek na krzyż, ale Jan uwielbia. I do tego jeszcze to tolotek, taki wiecie, na te 10 tysięcy funtów miesięcznie. Może w walentynki wygra. W każdym razie, tak, słuchajcie, jeśli chodzi o to, jak Jan te czekoladki zjada, to jest tak śmieszne. Ja nigdy nie widziałam, żeby dorosły facet tak się ekscytował bombonierkami. Ja uwielbiam Janowi bombonierki kupować i robię to bardzo rzadko. Przeważnie dostaję jakieś bombonierki właśnie na walentynki albo na urodziny. A tak to nie dostaje ode mnie słodyczy, ja nie kupuję. Zresztą Jan też nie kupuje cukierków. Nie kupujemy po prostu żadnych batoników, żadnych czekolad. Jedyna czekolada, jaką ja jem i kupuję, to jest gorzka. W każdym razie, słuchajcie, to jest cały proces, jak Jan je czekoladki. Tylko cicho nie mówcie mu, że wam mówiłam. Jan najpierw ogląda, głaszcze to pudełeczko. Ogląda obrazki, co tam jest w tej bombonierce, jakie czekoladki. I po kolei zaczyna wyjadać. Siada sobie w fotelu, robi kawkę i na przykład zjada, najbardziej lubi karmelowe w środku z takim toffee, no to wiem zawsze, że taka będzie pierwsza zjedzona. I uwierzcie mi, że nie jest łakomy. On zje jedną, dwie czekoladki, zamknie pudełeczko, odłoży i potrafi niecodziennie, nawet raz na kilka dni do kawki, jak ma spokój, jak chce się zrelaksować, to właśnie sobie tak po czekoladce jednej góra dwie zjada, więc wiem, że zawsze mogę mu kupić i te czekoladki leżą, on się na to nie rzuca, spokojnie sobie je wyjada. Mało tego, jak ja jeszcze jadłam słodycze takie normalne i czasem mu zjadłam, bo miałam ochotę pomaszkecić, jak to nasza Gabrysia mówi, to jak mu zjadłam jakąś czekoladkę, to potrafił mi powiedzieć: zjadłaś mi czekoladkę. Tak, dosłownie, słuchajcie, do tego stopnia. On tak doskonale wie, jakie zjadł, jakie były, jakie zostały. Jest niemożliwy. Dorosły chłop, a po prostu nad czekoladkami to jest, wiecie, cały rytuał. Także dostanie czekoladki, no i te tulipany. Dajcie znać, czy swoim facetom kupujecie kwiaty. Ja dosyć często od Jana kwiaty dostaję, Jan bardzo lubi kwiaty kupować, zresztą lubimy, jak są kwiaty w domu i no, też właśnie jak są takie okazje, to lubię mu kwiaty kupić, zawsze się cieszy i jest potem przyjemnie z tymi kwiatkami. Także dobra, rozłączę się z wami i będę szukała kartki, wiecie co, w ogóle to tak, ja może się już rozbiorę w końcu, bo już się zaczyna nagrzewać w chacie. Bardzo szybko się nagrzewa, także to jest moment zawsze 5-10 minut i się robi fajnie. A tak a propos demencji, która mnie też już zaczyna toczyć niestety. Kurczę, gdzie ja tą kartkę wsadziłam? Gdzieś jest na górze na pewno i tak się zastanawiam, gdzie ja ją mogłam wetknąć na szybko. Jan był w domu, jak ja przyjechałam i wiecie, szybko odłożyłam, no i teraz mówię, diabeł ogonem nakrył, nie ma kartki. Będę do was gadała i sobie wstawię kawkę, bo w pracy nie miałam czasu, mieliśmy dzisiaj trochę ludzi na jedzonku, także trochę się naganiałam, bo byłam sama z menadżerką. Menadżerka w kuchni gotowała, a ja byłam za barem i jeszcze, wiecie, jako kelnerka i ganiałam z jedzeniem między kuchnią, barem, klientami, także trochę dzisiaj nachodziłam się. Nawet nie wiem, ile ja tych kroków zrobiłam. 7 tysięcy, no to nie tak źle wcale.
Słuchajcie, no bo dlatego, że byłam krócej dzisiaj w pracy. Zrobię sobie kawiczkę i wam powiem, co to, o co mi chodzi z tą demencją. Bo tak właśnie sobie dzisiaj w pubie myślałam, że to nie jest fajne, coraz więcej ludzi ma problemy. Ja to jestem jeszcze przecież młoda kobieta, na demencję to jeszcze trochę za wcześnie. No ale tak potrafię coś schować. Chociaż szczerze wam powiem, że coraz rzadziej mi się zdarza. Był okres, że kompletnie nie panowałam nad tym, co gdzie schowałam. Ale z racji tego, że ja się sporo, dosyć wielu rzeczy, dosyć dużo rzeczy pozbyłam, no to siłą rzeczy szukam już mniej wszystkiego, chociaż jeszcze mam ciągle za dużo rzeczy w domu, ale to jest proces. Ja sukcesywnie pozbywam się, jeszcze jak patrzę na kuchnię, na ilość tych wszystkich pierdółek, to po prostu nie mogę, drażnią mnie. Ja to bym się najchętniej tych wszystkich słoików z ziołami pozbyła, zlikwidowała i schowała do szuflady, ale no niby to fajnie wygląda, bo jakaś jest ozdoba kuchenna, ale już mi jest za dużo, wszędzie coś gdzieś stoi. Denerwuje mnie to. Też jak są takie kuchnie, że z kolei jest wszystko posprzątane i gładki, taki blat, niczego nigdzie nie ma, nie widać, no to tak jest mega sterylnie. Ale im starsza się robię, tym się bardziej mi to podoba, ale myślę, że w naszym przypadku to jest nieosiągalne. Także, kochani, no jak to dzisiaj było z tymi... z tymi moimi klientami. Miałam takich dwóch panów, którzy przyszli, nie znam ich zupełnie. Widziałam ich pierwszy raz. No i przyszli, chcieli rybę z frytkami, ale jak nie ma kucharza, to nie ma ryby z frytkami. Bo my to nie mamy takiej ryby z frytkami, że wiecie, mrożoną się wrzuca do oleju i smaży, tylko po prostu kucharz robi normalną tą panierkę taką swoją i ryba jest od zera robiona, także ta ryba u nas jest dużo lepsza niż w jakimś takim normalnym fish and chips w sklepie, wiecie, w smażalni takiej z rybami i z frytkami, bo ona jest po prostu robiona tak, wiecie, no po domowemu, jest naprawdę dobra. W każdym razie no, mówię, że nie ma. No to w końcu zamówili scampi. No scampi to są takie panierowane krewetki. Także zamówili sobie te scampi. To akurat jest gotowe, takie mrożone dostajemy i to jest właśnie wrzucane na głęboki olej i tyle. I do tego frytki i groszek zielony i to całe danie. W każdym razie wzięli jeszcze po piwku. No i pan się pyta, ile płaci. To znaczy nie, najpierw wziął piwa, dwa, zapłacił za te piwa, poszedł, usiadł, wybrali sobie co tam chcą do jedzenia, no właśnie wybrali sobie to scampi, no i przyszedł drugi raz i mówi, że chce płacić i właśnie, że chce zamówić dwa razy scampi i że chce płacić za piwo. A ja mu mówię, że już za piwo zapłacił. On się tak na mnie patrzy, mówi, zapłaciłem za piwo. Ja mówię, tak, nie? To mówię, teraz cię tylko policzę za scampi. Aha, okej. Okay. No i zapłacił, poszedł usiąść i ja mu to, im przyniosłam te dwa talerze z jedzeniem, a pan się pyta, ile płaci. No i zaczął wyciągać pieniądze, gotówkę, a ja mówię, że już zapłacił. On się tak na mnie patrzy, mówi nie, a mówi ile to kosztuje. Ja mówię 21,95. No i on mi wyciągnął 40 funtów. Ja mówię, nie, 21,95 to kosztują dwie porcje. Aha, no i daje mi te 40 funtów znowu. Ja mówię, nie, no mówię ci, że 21,95 kosztują dwie porcje. No to mi daje te 20, dał mi 30 funtów znowu. Ale ja mówię, że już nie musisz płacić, bo mi zapłaciłeś. Aha, ten drugi pan się tylko tak przyglądał i mówi tak, a ja to tutaj przychodziłem kilkadziesiąt lat temu, to ty mnie pewnie nie pamiętasz. I wiesz co, moja mama to jego nienawidzi. I mówiła, żebym z nim ślubu nie brał. Ja tak słucham. No w każdym razie, dobra, panowie zaczęli opowiadać, jak to kiedyś przychodzili do tego pubu, bo to wiecie, ten pub to tam od lat stoi. Nasłuchałam się. No i znowu pytanie, ile płacą. Oboje, słuchajcie, na tym samym etapie.
Ja mówię, że już zapłacone, dziękuję bardzo. Ok. No i wróciłam do baru, tam wiecie, między innymi klientami biegałam. Minęło może 40 minut, oni zjedli już to jedzenie, podchodzi ten sam, który płacił wcześniej i mówi, że prosi o rachunek. Ja się tak patrzę, mówię, ja nie mogę Ci już teraz wydrukować rachunku, dlatego że już dawno zapłaciłeś i po Tobie miałam innych klientów i po prostu już teraz Ci nie wydrukuję tego. Ale on mówi, że no chce zapłacić. Ja mówię, że już zapłaciłeś. On się tak patrzy. Mówi, a ile zapłaciłem? Czy możesz mi chociaż napisać na kartce, za ile za co zapłaciłem? Nie? Ja mówię, no nie, to nie ma problemu, to pewnie, że Ci mogę wypisać. Wypisał, a jeszcze zamówił następne dwa piwa, nie? No to skasowałam go za te dwa piwa. Mówi, a za tamte piwa płaciłem? Tak, płaciłeś. Już mówię, no odjazd totalny, nie? No i wypisałam mu na kartce te cztery piwa w sumie razem i dwa razy scampi, czyli te krewetki z frytkami. Dałam mu na kartce, postał, popatrzył, podziękował, no i usiadł z powrotem. No i słuchajcie, minęła może następne pół godziny, po czym znowu przyszedł, wyjął mi gotówkę, pieniądze i mówi, że chciałby zapłacić za rachunek. Że ja mu tu wypisałam i on chciałby zapłacić. Wiecie co, ja mu po raz kolejny, nie wiem już który raz, powiedziałam, że już zapłacił, że ja już nie muszę żadnych pieniędzy od niego inkasować, ale wiecie, naprawdę i teraz sobie wyobraźcie, no trafił tak, że ja nie wzięłam drugi raz tych pieniędzy, ale jak to wygląda w innych miejscach, na kogo trafią takie osoby i jak to wygląda w praktyce, w życiu, tak? No i to była ta jedna para dzisiaj, a potem, a czy jeszcze dzisiaj mieliśmy między innymi, były moje panie spacerowiczki, walkerki tak zwane, no one zawsze przychodzą, we wtorki spacerują, to znaczy dzisiaj to raczej nie spacerowały, bo jest taka pogoda, ale nawet jak jest brzydka pogoda, to one po prostu przychodzą się spotkać, pogadać, wypić sobie kawkę gorącą, czekoladę, zjeść tosty, śniadanie, wiecie tam, właśnie tosty, jakieś frytki, pogadają sobie, pośmieją się i idą do domu. Czasem sobie jakieś cukierki przynoszą. To są te panie, od których dostałam prezent, ten szal taki w motylki, kremy i taką piękną kartkę. No i właśnie jedna z nich też zamówiła frytki i tosty. Zapłaciła i potem ja jej przyniosłam te tosty. Ona mówi, ale ja zamawiałam nie z serem i z cebulą, tylko z serem i z pomidorami. A ja mówię, nie, zamawiałaś z serem i cebulą. Aha. No ale nie, ja nie takie zamawiam. I dobrze, że koleżanki to słyszały, jak ona zamawiała, bo koleżanki się odezwały i mówią, nie, zamawiałaś właśnie takie. Z serem i z cebulą. A nie z pomidorami. No nie z pomidorami. No i dobra, już przyjęła to jedzenie, zgodziła się, tak trochę się zdziwiła. No i potem one już wychodzą. Ona do mnie podchodzi i mówi, że chciałaby zapłacić. A ja mówię, przecież już płaciłaś. No i właśnie takie sytuacje mi się powtarzają. To nie jest tak, że to jest jednorazowe, że to się, wiecie, kiedyś tam, że to się raz zdarzyło, tylko mi się to regularnie powtarza. Akurat tę panią to ja już znam, bo na przykład ona potrafi zamówić frytki. Ja jej przynoszę frytki, a ona mi mówi, że nie zamawiała frytek, tylko tosty. I co mam zrobić? Jak udowodnię? Teraz po prostu, jak na przykład już wiem, że ona ma problem z pamięcią, no to po prostu głośno przy jej koleżankach powtarzam zamówienie, żeby one słyszały, co ona zamawia, żeby potem nie było zgrzytów, jak ja przynoszę, że nie to przyniosłam, tak? Albo że zapłaciła, nie zapłaciła. Mówię Wam, ciężko się tak pracuje, trzeba bardzo uważać, jak już znam, bo ja mam kilku takich klientów, ale jak już wiem, że... Czekajcie, wstawię sobie mleczko. Cały czas używam tego owsianego mleczka, tego mojego kochanego. Bardzo je lubię. Pyszna kawka z nim wychodzi. Polecam. No i po prostu... A w ogóle nie widać mojej
kawki, czy widać moją kawkę? Widzicie kawkę moją tutaj. Od razu mi się do kubeczka leje i fajnie mi się kubeczek podgrzewa, więc kawa jest cieplutka. Bardzo lubię gorącą kawę, nie lubię zimnej kawy. Chociaż wiadomo, że mi się zdarza pić zimną kawę, bo w domu jak coś zacznę robić, to wiecie, zapominam, że piję kawę, albo w pubie sobie zrobię kawę, ganiam, albo przychodzą klienci i nie mam kiedy wypić i potem piję zimną. No i tak właśnie się powtarzają takie sytuacje z klientami. Albo na przykład powiem Wam, że ludzie mają problem ze złożeniem zamówienia, bo na przykład poczytają w menu, wybiorą sobie jakieś jedzenie i podchodzą do baru, bo u nas jest tak, że żeby złożyć zamówienie na picie czy na jedzenie, to muszą podejść do mnie do baru. Nie ma tak, że ja ganiam do stolików i przynoszę, znaczy i odbieram zamówienia. Tak samo piwa nie noszę. Ja piwa nie noszę, w ogóle żadnych alkoholi, żadnych drinków nie noszę, czy normalnych napojów, tam coli czy czegokolwiek. Ja nie noszę tego do stolików. Przychodzą do mnie do baru, zamawiają, płacą, ja podaję i oni sobie sami biorą. Jedyne, co mają donoszone, to jedzenie. Więc właśnie jak ja jestem sama, to sama muszę im zanieść to jedzenie, a jak już jest popołudnie, to już wtedy jest zawsze ktoś w kuchni do pomocy, czy w weekend to już zawsze obowiązkowo, to już nie ma tak, że ja ganiam i tu, tylko to już jestem za barem wtedy. W tygodniu to jestem przeważnie sama i wtedy ja muszę ganiać, ale to jest zwykle mniej ludzi, chociaż nie zawsze. No i co to chciałam powiedzieć, no właśnie są i te osoby zapominają, dochodzą do baru i już zapominają, co chcieli zamówić, myli im się. Albo na przykład przychodzą 2-3 osoby, więc trzeba zapamiętać 2-3 dania, dochodzą do baru i już nie pamiętają, co chcieli zamówić, stoją, zastanawiają się, nie wiedzą, czy z tym chcieli, czy takie, coś takie. Oj, powiem Wam, że na potęgę, po prostu na potęgę, no ludzie nie, albo nie pamiętają, co chcieli do picia, co kolega czy koleżanka chcieli, bo na przykład kolega, koleżanka, czy mąż, żona, czy ktokolwiek inny został przy stole, a on miał zapamiętać 2 drinki, czy 2 dania, czy 3 i nie pamiętają. Ale tak między, wiecie, Bogiem a prawdą, to mi się też zdarza tak zapominać, albo klient mi poda zamówienie, ja poleję jednego, 2 drinki i nie pamiętam następnych. No ale to jest tak, połowę tego, to znaczy połowę, bo wiecie, w Anglii są pinty albo halfsy, czyli połowy, albo pinta, albo połowa pinty. No i tak, tego poprosi pintę, tego pół pinty, to z lodem, to bez lodu, do tego cytrynę, do tego jakiś tam sok dodaj, to z tym, to pojedyncze, to podwójne. To wiecie, to nie jest taka prosta praca, bo praca barmana to jest też pamięciówka. A ja z pamięcią mam bardzo poważne problemy już, zresztą od dawna. Tylko myślałam, że mam mniejsze, ale tu się okazuje, że cały czas są. No, nie wiem, gdzie ta kartka jest, będziemy szukać. No w każdym razie to nie jest proste, a najlepsi to są tacy, co przychodzą co po 5-6 osób i tak jak z karabinku maszynowego mi wystrzeli z zamówieniem i tylko jest tak i wiecie, zapamiętajcie. A jeszcze najlepsze jest, jak ja zaczynam polewać drinki, stawiam na barze, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, bo na przykład wejdzie grupa 10 osób, tak? No i... No i wejdzie taka grupa i ja im te drinki leję i wiecie, odwracam się potem, żeby to skasować, żeby spojrzeć na bar, co ja im tam polałam, żeby na kasę fiskalną wbić. Odwracam się, a drinków nie ma, bo oni biorą i od razu odchodzą od baru, idą do stolika usiąść. Więc już teraz to się nauczyłam, mam tam swój patent na to, ale powiem Wam, że na początku to miałam takie historie, że po prostu no, różnie bywało. Dobra, łyczek kawiczki ze śmietanką, z mleczkiem, z pienionym. O, rano nie miałam czasu. Rano montowałam dla Was filmik. Oczywiście byłam, zbaryłam i szybko, szybko, bo dzisiaj wcześniej. Znaczy tak, wcześniej skończyłam, ale wcześniej szłam do pracy też, więc wiecie. W ogóle muszę i zbaryło, tylko tak czekam, może chociaż trochę przestanie padać.
O, nie wiem, czy nie przestało nawet, bo wróciłam z pracy, to chciałam, znaczy no chciałam, no wykopałam baryłę na siku dosłownie, dlatego że nie chciał wyjść w ogóle. Stwierdził, że ma to w nosie, on nigdzie nie wychodzi, leje i on nie będzie sobie nóżek moczył. No ale musiałam go po prostu wypchnąć, żeby siku zrobił, bo wiadomo, że siedział ileś tam czasu sam w domu, więc to siku musi zrobić. No a teraz idziemy na kupę. Ja wypiję kawkę. Poszukam tej kartki, bo to jest bardzo ważne, bo ja to muszę jutro Janowi zostawić. Po prostu mu na stole zostawię wszystko razem. No i tak wam mówiłam o tych ludziach. Mówiłam. I sama nie wiem, gdzie schowałam kartkę. No ale dobra, znajdę ją. Ona jest na pewno gdzieś tak w miarę na wierzchu. Przecież nie mogłam jej zakopać jakoś. Kurczę, jak ja jej nie znajdę. Dobra, bądźmy dobrej myśli, że znajdziemy kartkę. No, także tulipanki idę za chwilę schować do szopki, żeby im tam chłodno było. W domu to nie mogę zostawić, bo Jan od razu znajdzie. Także kochani, dajcie znać, jak tam z waszą pamięcią jest. No powiem wam, że ja już w barze, w pubie przeróżne sytuacje przeżyłam. Już nie wspomnę o tym, jak na przykład właśnie mi tak szybko zamówienie ktoś złoży. Jeszcze się śmieją, jest hałas. Na przykład mi się zdarza, że jakiegoś drinka czy alkoholu, jaki chcę zamówić, jaki zamawia, ja nie dosłyszę, nie zrozumiem, albo tak bełkoczę, że w ogóle nie wiadomo, co chcę. Mówię wam, takie są numery, ale radzę sobie, zawsze tam się dogadam, zagadam, uśmiechnę, a potem, no dobra, dobra, to jaki to był ten czwarty, piąty drink? Nie, 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 bo się zagadaliśmy. Wiecie, trzeba sposobem, jak się jest w tym wieku, co ja. I ma się angielski uczony na ulicy, a nie w szkole, bo ja ten angielski to tak, wiecie, ja ciągle z tym angielskim na bakier. To nie jest tak, że ja jakoś tak mega płynnie super gadam. Ja się dogaduję, ale to jest taki angielski, mógłby być lepszy, kochani, ale daję radę. W każdym razie, jak nie kijem, to pałą, nie? Wiecie, jak to jest, babę wyrzucisz drzwiami, to oknem wejdzie, nie? I tak samo ja sobie tutaj jakoś radzę, zawsze tam zagadam albo coś tam powiem, a najlepsze co jest, to wiecie, jak przychodzi jakaś kobitka, stoi taka i tak nie wie, zastanawia się, czy niekoniecznie naburmuszona, ale czasami stoi i tak widzę, że wystarczy powiedzieć, ojejku, jaką masz ładną sukienkę, albo jaki masz pierścionek ładny. Ale zawsze mówię to szczerze, nigdy nie mówię tak, żeby komuś, tak wiecie, kłamać. Tylko naprawdę, jak mi się coś u jakiegoś klienta podoba, znaczy u babeczek przeważnie, no bo facetom nie będę takich komplementów strzelała, bo wiecie, facet to może odebrać dwuznacznie, nie? Albo jednoznacznie raczej. Więc z facetami to trzeba uważać z tym uśmiechaniem się do facetów. No bo to, wiecie, od razu się jakiś narzeczony znajdzie. Przeważnie taki 80+, ale to ja to mam takie szczęście właśnie. Dobra, także jak do babeczki jakiejś zagadam, albo coś powiem, że o, to takie zdrowe, to fajne, albo to smaczne, to ładnie pachnie, to trzeba w ten sposób, jak nie mogę zrozumieć, nie mogę sobie poradzić z klientą, to zaczynam od tak zwanej dupy strony. Czyli albo jakiś komplement, albo zaczynam zachwalać jakiś towar i wtedy zawsze wychodzę na prostą, nie? Dajemy radę, kochani ludzie. Dobra, kończymy pogaduchy. Ja idę schować tulipany, idę szukać kartki i widzicie, że już się ciemno robi. Muszę iść z Barkiem, to wiadomo, znaczy muszę. To jest po prostu rutyna codzienna. I jeszcze, co ja jeszcze będę robić? Będę za chwilę wstawiała, jak wrócę z Barkiem, bo jeszcze Jana nie ma. Patrzę, co Barek tak pod drzwiami stoi, czy to Jan nie przyjechał? Matko, tylko żeby mi teraz Jan nie wszedł, ale nie, nie widzę auta. Nie, Barek już poszedł. Jakby Jan przyjechał, to już by Barek ogonem merdał. No, także idę zakamuflować prezenty z Barkiem.
szukać kartki i będę wstawiała zupę w tym moim garnku kochanym, który po prostu jest cudowny, uwielbiam go. Będę dzisiaj robiła zupkę porową, także jak Jan przyjdzie, to sobie zjemy. No i tyle, i nakarmię zwierzaki, naszykuję Janowi jedzenie do pracy na jutro i tyle z wtorku. A w ogóle to jeszcze muszę Wam filmik opublikować z naszej niedzieli, ale to za chwilkę, już mam miniaturkę zrobioną, jeszcze tylko muszę ustawienia zrobić i Wam dzisiaj go wrzucę. Także kochani moi ludzie, ja się delektuję dalej kawiczką, zabieram się za moje wszystkie prace, bo chcę jak najszybciej skończyć, bo chcę tak koło 10 najpóźniej iść spać, żeby się wyspać, bo jutro mam naprawdę ciężki dzień. Jutro mam w pracy bingo z kobitkami, jutro są walentynki, także na pewno będzie więcej ludzi. Ja jestem jutro calutki dzień w pracy, także jutro to na pewno nic nie będę nagrywała. A wy tymczasem dajcie mi znać, jak tam wasze walentynki i jak tam z waszą pamięcią. A w następnym filmie, jak nie zapomnę, to Wam powiem, gdzie kartkę schowałam i czy w ogóle ją znalazłam. Dobra, kochani moi ludzie, kończymy. Ściskam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. A jeszcze Wam tylko powiem, że wczoraj, jak tak to słońce pięknie świeciło, to mówię tak, ściągam to wszystko z okna, myję okno i już będzie wszystko na cacy. No ale jak stwierdziłam, że jest tak pięknie, że wolę się relaksować nad stawem w słonku, no to oczywiście tego nie zrobiłam. A dzisiaj już jak tak pada, jest paskudnie, to już mi się nie chce tego ściągać, bo już wszystko wróciło do normy. Także myślę, że ja to ściągnę dopiero wtedy, jak się pogoda wyklaruje i mnie to zacznie na serio wkurzać. I będę widziała, jak jest mega brudne okno i po prostu ściągnę to, żeby w końcu przetrzeć chociaż to okno trochę, bo już jest zachlapane. Wygląda już strasznie, ale to widać tylko wtedy, jak słońce świeci. Dobra, kochane moje pitulaczki, bo widzę, że pół godziny gadam, a miałam się na 15 minut połączyć. Także trzymajcie się, moi kochani ludzie. Dziękuję Wam bardzo, ale to bardzo za dzisiejsze pogaduchy. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Moc miłości prosto z serca. No i cóż, zapraszam na następne pogaduchy. Pa, pa!